Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Ja dzisiaj w sumie przychodzę tylko z nowinkami, które udało mi się kupić. Zacznę może od Hebe. Są to kapturki na paznokcie z masłem shea regenerujące. Nie miałam okazji jeszcze ich testować, nigdzie ich nie widziałam, nawet na YouTubie nie widziałam, aby którakolwiek z dziewczyn przedstawiała je. Może nie wiem, czy to jest rzeczywiście jakaś nowinka, czy nie. Jestem bardzo ciekawa tych kapturków, ale póki co mam pomalowane paznokcie, więc sobie daruję. Chociaż oczywiście, wiadomo, będzie opinia, będzie recenzja. Jeżeli którakolwiek z Was miała, to dajcie znać. Ja kupiłam po 8 zł, a one chyba były normalnie jakoś po 15. Gdzieś tam jakiś rabat był czy coś, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie się prezentowało. Kolejne, jak już wspomniałam o paznokciach, są to lakiery do paznokci z Lidla. Sztuk 4. Ja mam 3. Trzy już pomalowane, zielony, taki pomarańcz i żółty. I te trzy lakiery są neonowe. Te trzy są neonowe, świecą w ciemności, bardzo fajne. Dosyć długo się utrzymują, bo do 4 dni, więc jeżeli przy myciu oczywiście naczyń codziennym, kilka razy dziennie, nie ma problemu, naprawdę do 4 dni bez problemu. To jest firmy Vibo, są te lakiery. Tutaj mamy firmy, nie wiem, czy będzie widać, chyba nie będzie. Z Vibo, 8 ml, one chyba jakoś 3,99 kosztowały. I tutaj mamy jeszcze jeden holograficzny. Brokatowy. On chyba był droższy, po 4,99 z tego co pamiętam. I z tych neonowych było chyba 5 kolorów. Te trzy jakoś tak najbardziej mi się spodobały. Z tych holograficznych chyba były 2 albo 3. Już teraz nie jestem w stanie, nie pamiętam. Ogólnie ja już miałam nim pomalowane paznokcie i powiem Wam, że fajnie się rozprowadza, wszystko jest dobrze, ale zmywanie brokatu po prostu nie należy do moich ulubionych i zawsze się denerwuję. Nie znalazłam jeszcze jakiegoś lakieru brokatowego, który super by, wiecie, schodził z paznokcia. Także ja go gdzieś tam może użyję, ale szczerze powiedziawszy, namówiła mnie córka, mama weź, także powiem Wam, że fajnie naprawdę, bo bardzo ładnie na paznokciu to wygląda, ale zmywanie tego jest po prostu tragiczne, chyba że, oj, coś mi nos swędzi, chyba że macie jakiś sposób taki sprawdzony na zmywanie takich brokatowych lakierów, to piszcie w komentarzach, bo to jest, tak jak mówię, u mnie zmora. I dwa produkty z Rossmana. W szoku jestem, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam. I to jest tak. Tu mamy cień do powiek. Petite La Elle, nie wiem jak to się czyta. Także z góry przepraszam. Tutaj mam brązowy cień. Może tak, a chociaż też tego nie będzie za bardzo chyba widać. I to się prezentuje w następujący sposób. Wygląda w ten sposób. Tutaj mamy do nakładania. I jeszcze mamy, słuchajcie, maskarę. Po 2 ml pojemności. Jedno i drugie. Tutaj mam maskarę czarną. Prezentuje się szczoteczka, tak. Szczoteczka, jak już mam teraz tą maskarę, to Wam powiem odnośnie tego produktu. Jest go mało. Na wytuszowanie ja mam i cień, i maskarę na sobie.
Jeżeli chodzi o tą maskarę, to powiem tak. Mało, ja nie wiem, czy to są produkty jednorazowe, znaczy raczej chyba tak, no bo bynajmniej maskara. Mało ciężko, wiecie, ją tutaj dognieść, żeby ten tusz rzeczywiście znalazł się na tej szczoteczce. Ogólnie nie... Maskara do rzęs zwiększająca optycznie ich objętość, specjalna formuła odporna na wodę, pot i sebum, jest jednocześnie łatwa do zmycia. Powiem Wam, że nałożenie... Sporo musiałam nałożyć tej maskary, żeby te rzęsy w ogóle były, słuchajcie, widoczne, żeby było widać, że one są, wiecie, w ogóle pomalowane. Także jeżeli chodzi o tą maskarę, to nie. I oba produkty kosztowały chyba 11,99 z tego, co pamiętam. Także maskara na pewno odpada. Jeżeli chodzi o ten cień. Delikatny, kremowy cień do powiek, wzbogacony olejkiem z rokitnika i olejkiem arganowym. Nawilża skórę powiek oraz absorbuje nadmiar sebum. I tutaj jest wielkie zaskoczenie, słuchajcie, bo nie ma go też jakoś specjalnie dużo, ale podejrzewam, że na dwie aplikacje będę miała. Tu jestem naprawdę mile zaskoczona. Przyjemny cień, bardzo fajnie się nakłada i na powiece, nie roluje się, nie klei, także naprawdę powiem Wam, produkt bardzo fajny, chociaż wiecie, za 2 ml to tak 11 zł, to tak według mnie, nie wiem jak ta firma ogólnie, czy to jest jakaś znana, bo ja pierwszy raz widzę i słyszę o tej firmie. Wiem, że były jeszcze błyszczyki, były kremy BB z tej samej serii, w takich samych saszetkach. Także jeżeli którakolwiek miała właśnie którykolwiek produkt z tych, co dzisiaj pokazałam, dajcie znać koniecznie, jak one się u Was sprawdzają, bo tego również nie widziałam u żadnej z dziewczyn na YouTubie, także nie wiem, czy... A, i były jeszcze eyelinery z tego, co pamiętam, bo tak teraz spojrzałam na oko. Tak, eyelinery też były. I powiem Wam szczerze, że żałuję właśnie, że nie kupiłam eyelinera. Błyszczyk to tak średnio, chociaż w tym kolorze, który mam oczy, powieki, błyszczyk by mi się przydał. Bardzo, naprawdę bardzo taki delikatny, chociaż żeby uwydatnić oko, to on tak średnio z daleka mi się wydaje, bardziej z, kiedy się przybliżę. Ale ogólnie powiem Wam, cień kupiłabym drugi raz. Nie pamiętam teraz, czy były inne kolory. Drugi raz cień bym kupiła, natomiast maskary już bym nie kupiła. No tak bywa. To cóż, moi drodzy, ja nie będę dłużej zanudzała. Dziękuję oczywiście Wam za oglądanie. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, a miałby na to ochotę, to zapraszam do naciśnięcia subskrybuj oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco. I do następnego razu, moi drodzy. Pozdrawiam, pa, pa.